Panie Patryku, kilka ostatnich lat to same kinowe hity, które wyszły pod Pana szyldem. Wiele osób pewnie zadałoby sobie pytanie, co dalej? A Pan określiłby, jak ten moment życia, w którym Pan aktualnie jest? To jest na pewno najlepszy moment. Zdecydowanie nie chciałbym mieć mniej lat. Wczoraj skończyłem 42 i jestem zadowolony z momentu, w którym jestem. Ale nie spoczywam też na laurach. Mam poczucie, że życie jest sinusoidą i raz jest dobrze, raz jest źle. Teraz ten wiatr wieje mi w żagle, więc staram się ten czas wykorzystać najlepiej, jak się da. Plany mam poustawiane do 23 roku, w związku z czym tych aktywności jest rzeczywiście dużo. A czuje się Pan na te 42 w środku? Nie, czuję się na 3 dychy, a ostatnio jak sobie robiłem badanie biologicznego wieku ciała, to wyszło mi, że mam 26, więc jest nieźle. Jeszcze trochę pracy i wyjdzie 22, nie wiem, czy jest taki plan. No jeszcze jest 13 kilo tłuszczu, więc wszystko przede mną. Tak sobie pomyślałem zaprosić Małgorzatę Korzuchowską do wspólnego projektu, gdy ona w mojej głowie jest taką osobą niepasującą do Pana wcześniejszych filmów. Ma Pan jeszcze taką osobę, którą chciałby Pan właśnie zaprosić, no, na przykład do następnego? To ja generalnie wolę mówić o rzeczach, które się już dzieją, niż o planach. Ale jest tak, że w Polsce zakałą jest wsadzanie aktorów do tak zwanych szuflad, tak? Jeśli czymś zafunkcjonuje, to wówczas nie wiem, czy to wynika z lenistwa, czy z czego, ale ten aktor dziwnym trafem dostaje po prostu przez 20 lat propozycje identycznych ról. No i tak było trochę z Małgosią i myśmy mieli ochotę od długiego czasu ze sobą pracować, ale mieliśmy poczucie, że to musi być coś wyjątkowego, coś, co pokaże ją od zupełnie innej strony, będzie czymś, czym ona się wcześniej nie mierzyła. No i Plagi Breslau były takim projektem i dla niej, i dla Darii Widawskiej, która też przyszła do tego filmu Metamorfozę, więc ja jestem zachwycony. To jest super w momencie, gdy można odkryć aktora na nowo. No mnie generalnie kręci łamanie wizerunku aktora i tak naprawdę odchodzenie od tych warunków fizycznych, bo uważam, że najbardziej fascynujące jest w tym zawodzie tworzenie postaci, które są jak najdalej od nas, w związku z czym no, staram się zawsze dla aktorów wyszukiwać zadania, które powodują, że mają tą kość rzuconą naprawdę daleko. Minął też już trochę czasu od premiery ostatniego Pitbulla. Pan już nie brał udziału w tym projekcie, ale udało się zobaczyć. Czy pan ma jakąś taką swoją opinię na ten temat? A wracając do tych szufladek, na przykład jak sobie poradziła Doda? Ja nie oglądam polskich filmów. Ostatni polski film, który widziałem, to był Dom Zły lat temu, nie wiem, kilka. Od tamtego czasu nie widziałem żadnego polskiego filmu, ale w międzyczasie przejąłem prawa do Pitbulla, w związku z czym w 2021 roku wyjdzie mój kolejny Pitbull. I chciałbym też ze swoimi filmami wyjść poza granice Polski i się komunikować z publicznością międzynarodową. I tak naprawdę jest no, tyle świetnych amerykańskich produkcji, na które nie starcza mi czasu, że już no, nie znajduję naprawdę chwili na to, żeby się skupiać jeszcze na polskim kinie.